nie boli, wątroba sobie funkcjonuje, a kiedy coś z nią zaczyna się dziać nie tak, wtedy najczęściej już jest bardzo źle, chyba że się mylę. No niestety nie myli się pan. Choroby wątroby nie dają jakichś bardzo wyraźnych objawów. Podkreślam to przy każdej okazji. Wątroba, tak jak pan wspomniał, nie boli. Pacjent nie czuje, że coś się z tą wątrobą dzieje. Wbrew pozorom dolegliwości bólowe w obrębie jamy brzusznej nie są na ogół związane z chorobami wątroby, a z chorobami żołądka, dwunastnicy, jelit. Także dopóki nie wykonamy badań laboratoryjnych, nie mamy pojęcia o tym, że coś z naszą wątrobą się dzieje. No więc jeżeli łączy nas z piękne słowo na P, czyli profilaktyka, bo na ten temat warto rozmawiać, także w przypadku wątroby, jak się okazuje, do jakiej konkluzji dążymy? Czy każdy powinien od czasu do czasu spojrzeć na swoją wątrobę, czy to poprzez kontrolnie badania krwi, czy też bardziej inwazyjnych badań, czy po prostu wystarczy się obserwować? No, obserwacja nic nam nie da, ponieważ wystąpienie choroby wątroby może przebiec zupełnie bezobjawowo. Powinniśmy okresowo w ramach czy też poradni lekarza rodzinnego, czy też badań profilaktycznych w zakładzie pracy wykonywać takie proste badania jak ALAT i ASPAT. I każda nieprawidłowość w tym zakresie już powinna skłaniać do tego, żeby wykonywać szczegółową diagnozę. Ale tak, ASPAT. Przepraszam. Jeżeli myślimy o badaniu, to w ogóle zazwyczaj myślimy o badaniu, które nie jest przyjemne, nie należy do najprzyjemniejszych. Czy tak jest w przypadku wątroby rzeczywiście? To znaczy do tych nieprzyjemnych badań, wykraczających już poza pobranie krwi, dochodzimy dopiero wtedy, jeżeli w badaniach podstawowych mamy nieprawidłowości, jeżeli mamy jakieś podejrzenia, że coś z tą wątrobą jest nie tak i te podejrzenia są uzasadnione. Jeżeli mamy podejrzenie przewlekłej choroby wątroby, kierujemy pacjenta na biopsję. Pani doktor, tylko błagam o to, żeby nie zmiażdżyła nas pani naukowymi terminami i głęboką wiedzą, którą pani posiada. ALAT, ASPAT. Po prostu każdy z pacjentów wie, że są takie wskaźniki na badania krwi. Mniej więcej, co to jest? To są enzymy produkowane przez komórki wątrobowe, uwalniające się w zbyt dużej ilości w wątrobie chorej. Więc jeżeli wątroba jest chora, to enzymy, zwłaszcza ALAT, a także ASPAT, są powyżej górnej granicy normy. I to już powinno sobie każdy może przeczytać z badań bez kontaktu z lekarzem, prawda? Bo o to, jakie są wartości normalne, to wartości znajdziemy referencyjne zwykle są na każdym wyniku podane, bo one są charakterystyczne dla danego laboratorium. No dobrze, to jeżeli, ale jeżeli nie byliśmy na badaniu krwi, a możemy pewnie zaobserwować jakieś takie rzeczy, które dają nam sygnały, coś tu jest nie tak z wątrobą. To znaczy oczywistym objawem byłaby żółtaczka, ale ona występuje w przewlekłych chorobach wątroby bardzo rzadko. Więc jeżeli odczuwamy przewlekłe zmęczenie, a wcześniej nie odczuwaliśmy takowego. Jeżeli jesteśmy osłabieni, jeżeli bolą nas stawy bez uchwytnej przyczyny, powinniśmy wykonać próby wątrobowe i ewentualnie podjąć dalszą diagnostykę, jeżeli będą one nieprawidłowe. No. Czy są jeszcze jakieś objawy, które powinny nas zaniepokoić? Może jakieś kłopoty? Wątroba bezpośrednio współpracuje z układem trawiennym, prawda? Może tutaj coś jeszcze powinno dać nam do myślenia? No niestety nie. Jeżeli mamy jakieś dolegliwości w prawym podżebrzu, to zwykle one są związane albo z kamieniami w pęcherzyku żółciowym, czyli nie z chorobą samego miąższu wątroby, albo z jakimiś problemami z żołądkiem czy dwunastnicą. Wątroba dolegliwości bólowych nie daje. Badajmy wątrobę, tym bardziej, że w trakcie tej rozmowy dowiemy się o czymś niezmiernie dla pacjentów istotnych. Kiedy każdy pacjent słyszy słowo biopsja, natychmiast ma ciarki, bo to jest badanie bolesne, co tu dużo mówić. Mamy nowe, bezbolesne metody badania. Tak, od kilku lat już powszechnie w Europie stosowane są metody nieinwazyjne, takie jak echoelastografia, czyli badanie aparatem, który nazywa się fibroskan. Jest to badanie zupełnie bezbolesne, ponieważ polega na przyłożeniu głowicy ultrasonograficznej do okolic wątroby i potem pomiarze buchnienia. No tak. Tak. Kolejna grupa badań to są badania biochemiczne i tutaj na polskim rynku dostępny jest Fibrotest czy Fibromax. No tu musimy pozwolić się ukłuć i oddać kilka mililitrów krwi i to wszystko. No nic strasznego. Także w porównaniu z biopsją rzeczywiście to nic strasznego.
No dobrze, i jeżeli chodzi o ludzi, którzy być może są, mają tak zwaną, są grupą zwiększonego ryzyka, czy możemy takich wskazać ze względu na przykład na pracę, tryb życia, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o wirusowe zapalenia wątroby, to niestety na ogół związane są one z przebytymi procedurami medycznymi, takimi jak transfuzja krwi, zabiegi endoskopowe, operacyjne. Oczywiście stan higieny w naszych placówkach ochrony zdrowia znacząco się poprawia, natomiast no mamy w cudzysłowie, można powiedzieć, ofiary jeszcze błędów i wypaczeń z lat ubiegłych. Dosyć istotne ryzyko niosą ze sobą też takie zabiegi kosmetyczne, jak tatuaż, piercing, czy też inne zabiegi przebiegające z naruszeniem ciągłości skóry, czy błąd śluzowy. Wirusowe zapalenie wątroby, właściwie wszystkich typów, aczkolwiek nas najbardziej dotyka i najbardziej przeraża żółtaczka typu C, którą no, dobrze by było wychwycić w jak najwcześniejszym stadium. Między innymi temu służą badania, między innymi także stąd pani obecność, za którą dziękujemy. Wasza fundacja pomaga w tej sprawie, między innymi. Fundacja Gwiazda Nadziei jest organizacją, która wspiera osoby z chorobami wątroby. Jednym z elementów działań jest szerzenie informacji o chorobach wątroby, o wirusowych zapaleniach wątroby. Na ile potrafimy, staramy się organizować różnego typu akcje, które mają pomóc osobom, które już chorują i osobom, które jeszcze nie wiedzą o swojej chorobie, aby dotrzeć do nich i pomóc im w zdiagnozowaniu. Tutaj chciałam zachęcić Państwa do spotkania z hepatologiem, które odbywa się w najbliższą sobotę w Domu Kultury Koszutka, z lekarzem, który przez 2 godziny będzie najpierw opowiadał o chorobach wątroby, o wirusowych zapaleniach wątroby, a później odpowiadał na pytania publiczności. Są to spotkania organizowane przez Fundację przy wsparciu miasta Katowice. Osoby, które przychodzą na spotkania i mają kontakt z lekarzem, który ma ogromną wiedzę, przede wszystkim czas, którego nie zawsze ma lekarz poradni, są bardzo zadowolone. A drugą kwestią jest to, iż aktualnie osoby, które już chorują na choroby wątroby i są w grupie ryzyka zagrożeń nowotworem wątroby, mają okazję do skorzystania z bezpłatnych badań, które aktualnie się odbywają w Katowicach, w NZOZ-ie Elwita, na ulicy Uniwersyteckiej. Wystarczy, iż taka osoba zgłosi się do tej placówki z skierowaniem, które podpisze jakikolwiek lekarz. Wystarczy, iż ta osoba będzie z grupy ryzyka. Na przykład tutaj może poprosimy panią doktor o przedstawienie może w taki bardziej profesjonalny sposób, które to są osoby. Jest to wypisane na skierowaniu. Skierowanie można pobrać ze strony fundacji www.gwiazdanadziei.pl. Jest to zupełnie bezpłatne badanie. Polega na wykonaniu badania USG i AFP. AFP polega na pobraniu krwi i jest to stwierdzenie obecności markerów nowotworowych, a USG jest to po prostu badanie, które większość osób zna. Jest to badanie, które ma na celu wykrycie wśród tych osób zagrożonych nowotworem wątroby bardzo wczesnego stadium tej choroby, by pomóc tym osobom odpowiednio wcześnie skierować na leczenie, na badania, bo nowotwór wątroby, choć jest chorobą niebezpieczną, jest jednak wyleczalną i udaje się pomóc, a przynajmniej znacznie przedłużyć życie. Trzeba tylko skorzystać. Pani doktor, została pani wywołana do tablicy. Tak, więc poprosimy o przybliżenie tej grupy ryzyka, czyli osób, które są narażone. Największe ryzyko wystąpienia raka wątrobowo-komórkowego wiąże się z już rozwiniętą marskością wątroby. To jest, można powiedzieć, taki stan przednowotworowy. Ci pacjenci wymagają szczególnej uwagi i okresowego wykonywania właśnie tych badań przesiewowych. Najlepiej, gdyby te badania były wykonywane raz na 6 miesięcy. I jest to marskość na tle jakiejkolwiek przewlekłej choroby wątroby. Szczególną uwagę zwracamy również na pacjentów zakażonych wirusem HBV, ponieważ w przypadku tego wirusa rak może rozwinąć się już wcześniej, przed rozwinięciem się marskości wątroby. Więc tutaj pacjenci, zwłaszcza którzy mają tak zwaną wysoką wiremię, czyli dużą ilość cząstek wirusa we krwi, są istotną grupą ryzyka. I trzecią istotną grupą są osoby, u których w rodzinie taki rak już wystąpił.
czyli możliwe są także skłonności genetyczne, tak, rodzinne. No i o tym trzeba pamiętać. Przypomnijmy jeszcze, w jaki sposób ci ludzie mogą się zbadać. Co muszą zrobić? Przede wszystkim wchodzimy na stronę fundacji, czyli www.gwiazdanadziei.pl. A co potem? Tam się znajduje informacja o tych badaniach. Można pobrać skierowanie, które tam jest w wersji wordowskiej. Taki człowiek, który wie, że jest z grupy ryzyka, udaje się do jakiegokolwiek lekarza, który podpisze, stwierdzi, iż ta osoba jest z grupy ryzyka. Z tym skierowaniem zgłasza się do NZOZ-u Elwita, znajdujący się w centrum Katowic, w budynku Altus. Tak dobrze? No i dalej to już naprawdę zachęcam Państwa, ponieważ osoby, które są z grupy ryzyka, wiem, że są pod opieką poradni specjalistycznych, ale często, najczęściej z powodu braku funduszy, nie mają wykonywanych tych badań tak często, jak powinni mieć. Na przykład co pół roku, tak jak pani doktor tutaj powiedziała. Czasami mają o wiele rzadziej wykonywane te badania. Nowotwory wątroby często są wykrywane w zbyt późnym stadium, kiedy już niektóre metody nie są możliwe do zastosowania. Nie jest możliwe to operacyjne usunięcie czy wypalanie, termoablacja. Jest dużo metod, to specjaliści wiedzą, jak można takiej osobie pomóc, tylko trzeba odpowiednio wcześnie to wykryć. Tu jest możliwość skorzystania z bezpłatnych badań. Dzięki takim spotkaniom jak to dzisiejsze być może dojdziemy do sytuacji, kiedy choroby wątroby będą na przegranej pozycji, czego wszyscy sobie na pewno życzymy. My nasze spotkanie będziemy kontynuowali po godzinie 10, a póki co zapraszam serdecznie na nasz dyżur telefoniczny. Panie są do dyspozycji. Już za chwilę dosłownie. Numer 32 to jest kierunkowy, 608-99-33 pod tym numerem. Panie będą dyżurowały, będzie można się czegoś więcej dowiedzieć. My dziękujemy i zapraszamy do naszego pokoju z telefonami.